Siema, jutro lecimy do Wągrowca na zlot motocyklowy i muszę uszykować sobie sprzęta. Fireblade'em jadę i przy okazji zrobię odcinek z garażu smarowanie łańcucha, bo wiecie co, ostatnio na YouTubie oglądałem, jak smarowali łańcuch w motocyklu szosowym, a smarowanie łańcucha to się tyczy wszystkich motocykli. Nie tylko szosowe, każdy. Smarujemy w jeden sposób. Powiem wam, jak ja to robię, jak powinno to prawidłowo wyglądać. O, ojene, odrobali nocnych. Jutro to będzie uwalony, bo ciepło jest teraz. Jeżeli chodzi o smarowanie łańcucha, najlepiej jak ten łańcuch jest ciepły, czyli po pojeździe najlepiej, żeby specjalnie nie rozgrzewać. Wiadomo, po jeździe łańcuch jest nagrzany. Nagrzany łańcuch przyjmuje lepiej smar. Łatwiej się przykleja do łańcucha. I co najważniejsze, po smarowaniu, no wiadomo, nie można od razu jechać, tylko trzeba odczekać, aż on odparuje i będzie dobrze przylegał do łańcucha, i trzeba od wewnętrznej strony smarować ten łańcuch. Gdzie jest moja stopa? Tu jest moja stopa. Przestawię fajerkę na środek. No i co? No słuchajcie, no minimum te 200 kilasów i łańcuch trzeba smarować. Właśnie. Najlepszy stojak i w ogóle stawianie na stojak motocykla to było w Panigale, bo tam był stojak, w ośkę się wkładało i ładnie, bez problemu, a tutaj trzeba go prostować, trzeba sobie ustawić te podpórki w odpowiedniej odległości. Od razu sprawdzę poziom oleju, ale dobra, jak go wyprostuję. Ale korek, kurde, zachciało mi się korka akcesoryjnego. Zaraz przejdziemy do smarowania łańcucha. To, że ma być rozgrzany, ciepły, to już wiecie. Smar. Wysoka zawartość teflonu. Jeżeli chodzi o oczyszczenie łańcucha, to ja bym zawsze polecał środek jakiś, żeby go oczyścić. Są jakieś tam szczoteczki, ale to ja nie polecam tych szczoteczek, dlatego że mogą uszkodzić o-ringi. Ciepły łańcuch, pamiętajcie.
No to może wy mi coś powiecie. Są dwie szkoły. Albo wyłącznikiem, albo kluczykiem. Czym się wyłącza motocykl? No. Powiedzcie mi. Bo są dwie szkoły. Jedni mówią, że z kluczyka, jedni mówią, że wyłącznikiem. Dobrze, ja łańcuch mam nasmarowany. Powiem wam, wczoraj w nocy jeździłem. I nie jestem zadowolony z tych świateł moich. Bardzo nie jestem zadowolony. Musiałem na długich jechać, ale i tak słabo doświetlały. Praktycznie prawą stronę mi doświetla, a nie lewą. Lampy od razu bym mógł wytrzeć. Także przy motocyklu jest ciągle coś do roboty, jak się chce jeździć. Wczoraj byliśmy w tym Werermoto. Myślałem, że już na dzisiaj będę miał ciuchy, ale dopiero odbiór mam we wtorek. Poniedziałek, wtorek. Albo może nawet później, bo jeszcze będę czekał na oklejenie kasku. Kask wybrałem z Blendą. Pierwszy raz. Pierwszy raz będę miał kask z Blendą. I z zapięciem takim standardowym. Nie na podwójne DD. Powiem wam, że w 2013 roku, jak kupiłem Fireblade'a, jeździłem do Tomka, takiego do Bydgoszczy. Miał sklep motocyklowy i od razu mieli serwis. Jego ojciec do mnie doszedł, nie? Mówi: Jarek, mówi, kupiłeś od nas sprzęt i pamiętaj, smaruj łańcuch, olej wymieniaj, dupkę na pasach i na dziurach podnoś, na ścigaczu. I mówi, pamiętaj, łańcuch smaruj zawsze od wewnętrznej. Tylko i nie inaczej, nie? Smar jaki kupisz, to twoje, ale smarować masz od wewnętrznej. No i po prostu stąd to wiem. No i mówi, na rozgrzanym, najlepiej na rozgrzanym łańcuchu odparuje na drugi dzień jazda. To mówi, to jest tak najlepiej. Czyli przyjeżdżasz z trasy, smarujesz, no chyba, że no nie masz czasu, nie, no to przyjedziemy, przypuśćmy, późno z trasy, to wiadomo, no nikt nie będzie tam stawiał na kołek i smarował łańcucha. No ale są pedanci, no ja zawsze tak robiłem, jak przyjeżdżałem, to zawsze smarowałem łańcuch. No dobra, no to co, kończę dzisiejszy odcinek, trzymajcie się, nara i do zobaczenia w Wągrowcu. O, Jerry Ferry. A teraz lecę na kole polatać byciną, bo ją właśnie wystawiłem. A żeby było miejsce na ściga. Tak polubiłem i pokochałem tego ścigacza Honda Fireblade, że pozbyłem się z garażu pani Gale, bo pani Gale sprzedałem 11,99, a zostawiłem tą Hondę, nie? No jest po prostu, no jest tapczanowiec po prostu. Taki wygodny motocykl, tapczanowiec. Nie chodzi o to, jaki V-Max, jakie przyspieszenie. Przyspieszenie ma duże. Muszę wam powiedzieć, że duże. Kto chce się przekonać, to niech przyjedzie. Ale oczywiście bezpiecznie, bez szaleństw. No, z tego jestem bardzo zadowolony. Nie na kluczyk. Tego kluczyka się ciągle gdzieś tam szukało, tu wyciągnąć, tu ten, tu ci wisi, tu otwierasz, tu te kluczyki wiszą, tak, a tu pyk, cyk. No wiadomo, no jest ryzyko, że ktoś ci odkręci i tam, nie wiem, napluje do baku, to tylko to nie jest minus, nie? Ale tak, to jest naprawdę coś fajnego. Ile wczoraj wydoiła? Wczoraj ponad stówkę zrobiliśmy. No wydoiła, kurde, będzie trzeba lać znowu. Znowu stówka poleci na paliwo. Ale wiecie co? Cieknie mi coś. Paliwo. Gdzieś mi cieknie paliwo. Ło, wyciek się zrobił w fajerce. O, będzie bida. Będzie bida. Będzie bida. Na trasie mi zabraknie. Nie, no to kapie mocno, ty. Ale z czego? Tu już widzę. Tu kapie.
Bycie jasny. Ule. Ule, panie. Dobra. Chyba trzeba. Muszę zakręcać go. Czekajcie, zobaczymy. Cieknie mi tutaj z tego. Z kranika. Przy kraniku. No to kurde, spalanie duże plus wyciek. O jeny. Tak kapu kapu sobie i pójdzie. Z pół litra w nocy. No trzeba będzie to zrobić. Trzeba będzie rozkręcić bak. Czyli patrzcie, miał być odcinek kurde z tego. Miał być odcinek ze smarowania łańcucha, a tutaj jeszcze wyjdzie z tego. Nie, no muszę, dobra. Muszę to rozebrać. Nie ma co na betę iść, trzeba tutaj to porozkręcać i zobaczyć. O ja. Dobra, no to spotykamy się zaraz. Rozkręcę tylko ten bak i siedzisko. Siedzisko odkręciłem, teraz bak. To jest na 3 w jedynce, podobno tutaj jest na 1. Jeszcze ze starymi. To ma prawo, no ze starości, no kurczę, to ma ile lat już? 24 lata. No kurde, znowu do doktora. Patrz, teraz jeszcze mocniej cieknie. Nie wiem, co tutaj zrobić. Niedobrze, niedobrze, panie. No teraz ruszyłem, jeszcze więcej kapie. Zewsząd bym nawet powiedział. No dobra. Nie wiem co to, z czego to kapie. Na razie nie wiem. Idę po latarkę, podświecę. Patrzcie co teraz się dzieje. Leci tutaj. Tym sposobem to... Nie wiem. Stracę całe paliwo. Czyli mniej. Dam do góry. To ciurkiem. Tutaj coś jest rozszczelniane. Kurde, chyba pojadę się beton przejechać. Tutaj, na tym. Na tym. Kurde, paliwo takie drogie. Widzicie, to jest tak, jak chce się jeździć, a jest awaria. A nawet taki wyciek to jest też awaria, nie? Myślałem, że już nie będzie finału tego odcinka CBR-ki, ale jednak będzie. No, wiecie co, no, kranik, no tutaj nie można go rozebrać, to jest znitowane. Nie wiem, czy to kamera to pokaże, bo te kamery to są takie fajne, że one nie pokazują. Ale spoko. Jedyne wyjście, no to zamówić nowy kranik, no ale na jutro nie będę miał nowego kranika. I po prostu mogę to jeszcze roznitować, ale czy ja to zanituję z powrotem? I tak O-ring pewnie puścił. No słuchajcie, no jadę po klej epoksydowy taki do aluminium. No i skleję to, żeby nie ciekło. I jutro na wągrowiec. No, no jedyne wyjście. O, Mike tutaj jest. Siema. Ponownie ja znalazłem klej dwuskładnikowy. Super spaw do aluminium. I tutaj słyszę kota mojego. Był wąchać, bo on lubi zapach paliwa. Światło, światło, gdzie jest światło? No, światło. Jest światło. To jest ten mój klej, już go pomieszałem. No i muszę to skleić. A tu lecimy z tym spawem. Nie do wiary, nie? Jakby tak nie nagrać filmiku, to by nikt nie uwierzył, co ten robi po nocach w garażu. No i ty kwuch, jak to Tomek by powiedział. Nocna robota zrobiona. Nara, hejos. Czekajcie na filmy z wągrowca. Enduro to ma
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.